Witam wszystkich. Przyjechałem do rodziców, bo przyszły ledy. Będziemy wymieniać te żółte paski, bo jest tutaj za żółto. Z tej lampy. No ten żółty pasek wydrzemy i ten kolorowy. Albo coś się jeszcze domocuje, zobaczymy. No. A kurde, kabli nie wziąłem, szkoda. Czego? Tu mam nowe kable, znaczy nowe te ledy, kabli. 20 tysięcy kelwinów i 8 tysięcy kelwinów. Sporo tego kupiłem, żeby był zapas. No tutaj lutownica, cyna i do dzieła. No to wygląda to tak i zaraz zobaczymy, jak się wymieni ledy, jak to będzie świecić. Będzie na party podzielony filmik. Jest ewidentnie za żółto, a i te rośliny paskudnie rosną. Jarek, ty pamiętasz, co to jest za LED? To jest full spektrum, czy co to jest? Coś mi tu dało. Bo nie wiem, czy go odrywać. Zobacz, tu jest tak jakby już nadpalony. Kurde, nie na te patrzę. A, to żółty nadpalony. A, tu. O, widzisz? Tak jakby był nadpalony. O. Może bym ten i ten wymienił, te dwa paski. Tu jeszcze mam miejsce na jeden pasek. Nie wiem, czy dopierniczać, czy się nie będzie lampa grzała. Dobra, odlepiłem tak. Ten pasek. Ciepły. I ten. I ten full spectrum. Na to miejsce przylepiłem już i przylutowałem 20 tysięcy kelwinów. Zobaczcie, tak to wygląda. 20. Jakieś tu kropkę widzę. Co to, on już przepalony? Wygląda jak przepalony, a nowy. Dobra. A zobaczcie, jak świeci. Tu świecą, nie wiem, 6008 bodajże. Albo i 10, albo i 12. A tak świeci te 20. Wiem, przez telefon nie widać. Ja tylko widzę gołym okiem, że trochę jaśniej świeci. Ale ten chyba wyżej, o ten, to jest 12 albo 14 tysięcy kelwinów, a ten ma 20. To ja wiem, czy taki szał. No najjaśniej. Ten jest jakiś 6 tysięcy. No dobra, jedno wymienione. Teraz jeszcze ze dwa paski tu dolepię, 8 tysięcy kelwinów. No i dobra, napitrałem. Tu jest ten dodatkowy strzał. Zmieniony, 28 tysięcy kelwinów. No a tu wszystkie, tu dołożyłem jeszcze rząd 20 tysięcy 500 mm i tu końcówki po 8 tysięcy kelwinów. Zobaczymy, jak to będzie świecić. Składam to do kupy, zaraz test. No i dobra, zmienione ledy są, tak teraz to wygląda do koloru. Powiem wam tak, nie jestem zbytnio zadowolony, bo trzeba najprawdopodobniej zasilacz podkręcić, ale nie mam miernika, żeby dzisiaj to robić. Szyba jest... Tato trochę przesadził z potasem, bo gdzieś codziennie dawał, nie wiem czemu, grama siarczanu potasu. Ja zrobię tu podmiankę, skrobnę szybę i zobaczymy, bo może też woda być już taka lipowata. Jakiegoś dowalenia świetlnego nie widzę. No trzeba lampę podkręcić, znaczy zasilacz. Zrobię podmiankę. Podmiankę wody zrobiłem. Zobacz, słabo to świeci. Nie ma dojebania. Nie ma jakiegoś tam tego. Kurwa mać, jeszcze mi to powpadało. No, trzeba podkręcić chyba zasilacz. No, podmiankę wody zrobiłem, trochę za żółta to woda, muszę tu częściej podmianki robić, ale tak często nie przyjeżdżam. Może w niedzielę jeszcze zrobię dwa wiaderka. No, jak się zasilacz podkręci, to będzie super świeciło. Na razie to się jeszcze nawet ta lampa, zobaczcie, na tyle pasków, co tu świeci. Nie powinienem tej ręki tak utrzymać. Ciepło jest, ale to ile tu jest za 40 stopni? Zasilacz do podkręcenia tu jest.
i będzie dobrze. Teraz zamulona woda, bo jak podmiankę robiłem, to no, to się trochę zamuliło. Jest światełko, nie ma co ten, co gadać. No, miejmy nadzieję, że będzie lepiej, bo trochę tu za słabo to świeciło. To tyle. Parę godzin się zeszło. Jeszcze przewody czyściłem i tak dalej. Dzięki za uwagę i cześć.